właśnie wracam z siatki, jest godzina, słaba ślina, jest godzina 40 po 16 i... Cześć wszystkim, jest godzina 20, ogólnie mam się w pokoju i tak się z wami przywitałam, ogólnie wróciłam do domu, odpoczęłam, gadałam z psiapsi, tyle, zaczęłam sobie takie jakieś rzeczy drukować, bo jak będę miała godziny i wyprawiam i po prostu będę miała jakąś taką gdzieś ściankę, gdzie będziemy robić zdjęcia. I poczekajcie, to już jest taki, bo w ogóle zapomniałam o nim. Nieważne, także po prostu robię już takie jakieś rzeczy do zdjęć. Ups. No i jutro jadę w ogóle do fryzjera ściąć włosy. W ogóle jeszcze mam lekcje zrobionych. Teraz będę się za nie zabierać, że mnie te włosy wkurzają. Ja mam gumkę. Jo. Mam gumkę. Teraz sobie je zrobię, bo mam ich trochę dość. Będę wyglądać komicznie, ale... Nie wyszedł mi kok. Miałam wam pokazać tak. Jutro ścinam włosy. Ja wam pokażę dokąd. Mniej więcej. Nie wnikajcie w to, mam opryszczkę na ustach. Tak. Coś. Czekajcie. Zmierzę ile to centymetrów w sumie. 12, 11, 13 centymetrów. Coś takiego. I co? No tak do was pogadałam, pewnie widzimy się jutro. Muszę zmienić rolety. Widzimy się jutro rano. Jutro jest środa. Jutro mamy 14.15, więc git. Nie mamy to do 16.30, będą siatkówki. Więc jest fajnie. Dzisiaj miałam serię intensywną. Bo po prostu miałam mało lekcji. To powiem. Miałam do 12.30. A na 8. A tutaj mało, mega mało. Ale później poszłam na chór na 14.20 i o 15.00 skończyłam i od razu z chóru poszłam na siatkówkę do 16.30 i jest 20.00 i ja jeszcze nie mam nic zrobionego, ale wiecie, muszę odpocząć, także tak, miłego dnia i ja chcę robić lekcje i widzimy się jutro. Skończyłyśmy lekcję. Idziemy do sklepu. Ja czułam dodatkową, ale już nie mam. Dobra.
Okej, już jakąś godzinę temu wróciłam od fryzjera. Może 40 minut, 50, no około godziny. I teraz chcę wam się pokazać, jak wygląda w krótkich włosach, a więc... Tak wyglądam. Ogólnie mi się mega podoba. I chyba to jest najważniejsze. Serwisy, ale no. I są mega fajne. Takie do ramion mam. Znaczy nie do końca do ramion, ale tak mniej więcej. Teraz będę robić lekcje, bo drugą kartkówkę z historii. No jeszcze zadanie domowe oczywiście. Także ja lecę robić lekcje. Robiłam sobie takie delikatne fale, loki. Nie wiem jak to nazwać nawet, ale no. Till I get up, time is barely on our side. I don't. Okay. Siema. Cześć, hejka. Dziś jest piątek. Wreszcie po prostu. Tak, po prostu byłam zmęczona, że bardzo się cieszę, że jest weekend. Bardzo się cieszę. Dziś miałam o jedną lekcję mniej, bo mi skrócili odwołana. Szybciej szłam do domu i w ogóle teraz leżałam w łóżku. I postanowiłam się do was odezwać. Tylko dziś miałam ubrane w kancie. Dresy, taki ważny seserek. No i to tyle jest na wyświetla. I jest godzina 17, czy 8, nie, 17, albo 17.30. Powiedzieć, czy będą wygłosy. Ale na tę chwilę będą, ale jakby nie codziennie. Tylko jak będzie ciekawy dzień czy coś, bo ja nie chcę codziennie nagrywać. Znaczy, może codziennie będzie, ale wątpię, bo nie wiem, czy codziennie będzie aż tak ciekawy dzień, że po prostu, żeby go nagrać, bo czasami ja po prostu w tygodniu w szkole mam takie same dni, wstaję, szykuję się, idę do szkoły, wracam, jem obiad, idę na siatkówkę albo nie, wracam do domu, odpoczywam, robię lekcje, kąpię się i idę spać. Jest tyle. Ale czasem może być ciekawy dzień. Także vlogmasy będą, ale nie na 100% codziennie. Także teraz najlepiej należy w łóżku, później się zacznę ogarniać, pójdę się umyć, sobie odpocznę, może oglądę jakiś świąteczny film. Mam taką po prostu ochotę, strasznie. I no. Through the wastelands, through the highways, and I...